już teraz zapraszamy do obejrzenia drugiej części relacji z festiwalu Taste of Polonia, które miał miejsce w ubiegły gorący weekend. Shaking up, baby. Nie było nas długo, bo byłem, chorobę miałem i tak dalej. W 2017 roku byliśmy ostatni raz. Grałem na tym festiwalu za 3 razy. Zawsze jest taka sama publiczność, fajna, ludzie są spragnieni. Myślę, że takich kapel jak nasza, czy innych takich kapel klasycznych jak Kult czy Lady Punk, bo chcą posłuchać piosenek. Siedzą tu za oceanem, po prostu myślę, że tęsknią bardzo za polską muzyką i za tekstami, więc tu jest zawsze taka publiczność, że wie po co przychodzi. To jest ten festiwal Taste of Polonia, wiadomo, już ma swoją tradycję, więc ja lubię Chicago w ogóle, bo dobrze się czuję, bo to jest miasto bluesa. Ja wczoraj byłem w klubie bluesowym Kingston Mines, byliśmy na koncercie fajnych, jak zwykle tu wszyscy fajnie grają. No, naprawdę dobrze się czuję w Chicago i kocham naprawdę Amerykę, a najbardziej Chicago i Nowy Jork. Czy zmieni się dziś ten noc, ale pięknie. Stolica pięca, nie mogę ruszyć się, a to pleca i nie lecz. Słyszę i głos, widzę. No przede wszystkim pierwszą w moim życiu okazją do spotkania z mieszkającą tutaj, żyjącą Polonią. To jest niesamowity moment dla mnie, no bo zawsze marzyłem o życiu w Stanach. Moje życie ułożyło się inaczej, ale mam tą przyjemność po 10 ponad latach na scenie po raz pierwszy wylądować tutaj i móc podzielić się swoją twórczością z Polonią tutaj żyjącą. Halo, halo, cześć, tu Chyży. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Polskiego Radia i widzów Polvision Polskiej Telewizji. Pozdrawiam całą Polonię, bardzo dziękuję za to zaproszenie i wyjątkowe 2 koncerty, które mogliśmy razem wspólnie ze sobą dzielić. Mam nadzieję, do szybkiego zobaczenia. Cześć! Ona zawsze jest. Nie wiem, kto mi daje to, czy to kontrakt. I tak też, jak nie muszę tu z nikim nic robić. Więc jak co roku już od kilku lat zapraszam do Copernicus Center wszystkie dzieciaki i nie tylko, bo wszystkich kreatywnych ludzi, którzy chcą sobie dać taką chwilę wytchnienia i odpoczynku, spokojnie siąść w tym całym zamieszaniu i porysować, pokolorować, czy po prostu spełnić się kreatywnie. To jest bardzo miłe, to jest tak naprawdę taka główna moja nagroda za całą moją pracę. To, że przychodzą takie momenty właśnie jak Taste of Polonia, czy inne okoliczności, kiedy mogę pokazać pracę moich uczniów, dzieciaków z mojej pracowni, ale też mogę spotkać inne osoby, które czekają cały rok tak naprawdę, bo spotykam się z niektórymi 2 czy 3 razy do roku przy okazji właśnie takich dużych imprez jak Taste of Polonia i oni zawsze są bardzo podekscytowani, że widzimy się po takim długim czasie i to jest bardzo miłe, bo te dzieci rosną, a te zainteresowania i ta pasja właśnie do tych spotkań, do wspólnego tworzenia pozostaje cały czas. Było bardzo dużo świetne. W ogóle dzieci robią opaski. Tutaj dostałam właśnie jedną taką specjalną dla siebie, żebym się mogła wystroić, bo wszyscy mówią, że wszyscy mają, a ja nie. I te dzieci faktycznie się cieszą tym.
chodzą tutaj, spotykałam, chodząc dookoła po festiwalu, spotykałam bardzo wiele dzieciaków z bransoletkami zrobionymi tutaj u mnie, czy właśnie opaskami, także to jest szalenie miłe. Mi się wydaje, że było wspaniale. Wszyscy się trochę obawiali gorącej pogody, ale ona nie była taka zła. Ten chicagowski wiaterek pomaga i rzeźbia od czasu do czasu. Natomiast dla nas takim największym wyzwaniem, może nie wyzwaniem nawet, ale przyjemnością, to to, że zlokalizowana nasze stoisko jest między trzema scenami. I czasami mamy przyjemność słyszeć ze trzy różne rodzaje muzyki naraz. Mimo tego daje się rozmawiać z tymi, którzy zatrzymują się przy naszym stoisku. Często pytają, Olsiemek and Chamber of Commerce, a co to takiego? Pierwszy raz widzę. No to wtedy opowiadamy o tym, że jesteśmy izbą lokalną, ale coraz bardziej również z tym wymiarem międzynarodowym związanym z Polską. Na naszym stoisku promujemy nasze życie organizacyjne, ale również firmy członkowskie, jak widać ich logo z tyłu naszego stoiska. Coraz więcej firm i przykłady nawet po sąsiedzku widać, to firmy, które wchodzą na rynek chicagowski we współpracy z nami, z Polski. Także jako organizacja cieszymy się, że jest ich coraz więcej, ale też nadal jest sporo firm polonijnych i tych z głównego nurtu amerykańskiego, które zainteresowane są naszą ciągle dużą niszą rynkową. My cieszymy się też, to nasz ulubiony festiwal, taki doroczny Taste of Polonia, z tego względu, że czujemy tu się jak u siebie w domu, ponieważ nasza siedziba to Copernicus Center Annex, więc nie mamy daleko, żeby dźwigać różne oznakowania i promocyjne przedmioty. Udało się połączyć jakieś biznesy, coś Pan o tym wie, albo może ktoś postanowił, że wstąpi do Was? Już mi kolega z Rady Dyrektorów, który tu dzisiaj pomaga, podsumowywał, że sądzi, że z tych, z którymi on rozmawiał, co najmniej 5 powinno się zapisać do izby, więc nie tylko ci, z którymi on rozmawiał, ale ci, którzy zauważyli nas, mają stoiska po sąsiedzku, też już potwierdzali, że wy tak świetnie robicie promocję, musimy się przyłączyć do Was. Więc w przyszłym roku będzie nas jeszcze więcej. Jak było, ciepło było, ale jest bardzo dużo pozytywnych emocji. Niektóre dzieci nie lubią, dużo dzieci, szczególnie w szkole podstawowej, ja mówię trzecia, czwarta klasa, dzieci w takim wieku, może około 8 lat, najlepiej reagują, to jest ten przełom. A jest to naprawdę miły dodatek. My po prostu reprezentujemy tą historię, jesteśmy takim dodatkiem. Miś Wojtek też nie był do końca poprawny, także pił piwo, palił papierosy, także można się pojawić z misiem, z piwem przy misiu i potraktować to jako zabawę w nawiązaniu do naszej fajnej polskiej historii, pięknej. Jeszcze raz.